Witam! W dzisiejszym odcinku topinambur smażony. Tłuszcz, na którym usmażymy topinambur, jest dowolny. Najpierw, zanim go usmażymy, musimy go dobrze umyć, nie obierać zbyt grubo, tylko delikatnie oskrobać. Potem włożyć go do wody z obojętnie jakim kwaskiem. Pokroić najlepiej w słupki. Potem osmażyć około 5 minut. Tak wygląda topinambur przygotowany do smażenia i on już przyprawiony jest przyprawami. Solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. A tak wygląda topinambur po usmażeniu. Jest to bardzo dobry dodatek do mięsa i do sałatek.